Witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi do was senior gracz, a to jest, tak moi drodzy, to jest Heinz na lasce, a to oznacza, że będziemy szukać złota, a to oznacza, że zaczyna się nowa seria Gold Rush The Game. Tak wiem, pisałem moi drodzy w komentarzach, odpowiadając na wasze zapytania, że nie planuję powrotu do Heinz, ale stało się inaczej. A stało się inaczej z jednego bardzo prostego powodu. Wszedłem właśnie w sezon rankingowy. Nie, żebym się jakoś bardzo mocno czuł i tak dalej, ale dlatego, że w tym sezonie rankingowym cała walka odbywa się na działce, moi drodzy, nie u starego Arnolda, ale na Pine Valley, czyli Sosnowa Dolina. Można ją wynająć za darmo, w związku z powyższym można od razu, bez jakiegoś ostrego zasuwania przy kopaniu złota, można tam sobie od razu pojechać. No to ja ją wynajmę wobec tego. No i cóż, na razie niewiele mogę zrobić. Mam $450, więc nie wypada mi zrobić nic innego, jak wybrać się po pierwsze zakupy. Do sklepu oczywiście. Dobrze, moi drodzy, jedziemy wobec tego do sklepu po zakupy. Włącz silnik. No ja myślę, że byłaby to rzecz nie od rzeczy, gdybym silnik włączył, zanim ruszę samochodem. Okej. No i będziemy zaczynać. Poza tym, w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, moi drodzy, co zresztą też będzie w opisie filmu, gra Gold Rush jest na wyprzedaży za 50% i można za 50 parę złotych kupić sobie pełny zestaw, łącznie z obydwoma DLC, które do tej gry wyszły. Dobra, okej, no to cóż, zakupy. Jakie zakupy? Chciałoby się od razu kupić płucznię z pompą, znaczy na pompę, ale nie da rady, bo to jest $151, 4 maty to kolejne 100, więc już mamy $251, tu już mamy $300, tu już mamy $400, moi drodzy, no a jeszcze pompa i już niestety nie wystarcza pieniążków. Wobec tego kupujemy tak, na razie płucznię na wodę, znaczy przepraszam, no na wodę oczywiście, ale bez pompy. Na pewno obie rynny, to będzie 50 i 50, to jest 100 i 100, to jest 200 i moi drodzy, 4 maty to już jest 300, zostało nam $150, czy ja chcę kupić tym razem coś więcej? Nie, zostawiam sobie $150 po to, żeby mieć za co zapłacić za przetopione złoto, pierwsze złoto, które tutaj znajdę. Duża skrzynia transportowa, oto dla mnie nowość jest, powiem szczerze. Średnia skrzynia transportowa, to pewnie jeszcze jest gdzieś mała skrzynia transportowa, ale nie będę jej na razie szukał. Dobrze, czy ja coś z tych rzeczy potrzebuję? Wiecie co, co najwyżej sobie wezmę jeszcze 4 wiaderka, chociaż podejrzewam, że w namiocie będą, ale okej, czasami warto mieć. Dobra, i to jest wszystko, co ja chciałem kupić na ten moment. $320, czyli $130 mi zostanie. Dziękuję, wiem o tym, gdzie mam szukać moich towarów, także tutaj od razu biegniemy ich szukać. Pierwsze co zrobimy, to oczywiście od razu przyłożymy maty na płucznie, żeby nam nigdzie w czasie transportu nie poginęły. O! I niech one sobie tam... No, nie tak chciałem to zrobić, tak chciałem to zrobić. Niech one sobie tam, moi drodzy, leżą. Ja w tym momencie zapakuję się szybko na samochód. O, no i tak, to jest jedna chyba z niewielu rzeczy, która w tej grze poprawiona nie została. Niosę sobie te rynne na nosie po prostu. Normalnie niósłbym ją z pół metra niżej, no ale niech tam. Dobra, spróbuję się ustawić tutaj tak ładnie, żeby ją ładnie zrzucić w miarę. No pięknie mi to wyszło, słuchajcie. Dobra, bierzemy oczywiście drugą rynnę, takoż. Okej, dobra, pięknie. Teraz głowica, czyli nasza sama płucznia. Płucznia bez pompy. Nie podoba mi się jej ułożenie tutaj. Okej, dobra, nie wyleci. Płucznia bez pompy i 4 wiaderka, które oczywiście kupiłem. Słuchajcie, łopatę mam na pewno. Balię do płukania z misą mam na pewno, bo to zawsze tak jest na początku, jak się grę zaczyna.
Te rzeczy akurat są zawsze w namiocie. Połazimy jeszcze po działce. Zobaczymy, może jakiegoś złomu trochę znajdziemy, typu jakieś kable, węże. Coś może się uda znaleźć i nie trzeba będzie kupować. Póki co udajemy się na działkę. A gdzie ta działka Pine Valley jest, moi drodzy? Otóż ona jest tutaj. Mostek, proszę bardzo, ta działeczka jest tutaj. Tu mamy jakieś takie po drodze śmieszne miasteczko. Port Ripley się ono nazywa. Zobaczymy, jak ono wygląda. Czy jest tak samo ponure jak Haynes, które niby jest troszeczkę większe. Dobra, czyli przez Kowala musimy jechać. Które niby jest troszeczkę większe, ale tak naprawdę też jest ponure. Też jest jakieś takie wymarłe. Dobra, jedziemy. Moi drodzy, pierwszy przejazd zrobimy sobie po całości. Mam nadzieję, że Was to za bardzo nie znudzi. Tak, żebyśmy zobaczyli sobie, jaką drogą trzeba jechać, żeby na tą naszą działkę dojechać. No fajnie, że mamy nową działkę do dyspozycji. Jej wadą jest to, że jest położona bardzo daleko od miasta. I w związku z tym z każdym drobiazgiem, po każdy drobiazg, po każdą, za przeproszeniem, pierdołę, trzeba będzie jechać naprawdę bardzo długo. Dobra, okej, w porządku. Xik tak, a okej, nie potrzebujemy, wiemy, co to są historie tutaj. Tak, tu musimy zjechać. Słuchajcie, naprawdę ta droga jest bardzo mało przyjemna tutaj. A musimy dbać o nasz samochód, bo jest to jedyny środek transportu, który mamy w tej chwili do dyspozycji. Więcej środków transportu nie ma i chyba twórcy gry też nawet nie przewidzieli, żebyśmy mogli sobie kupić lepszy samochód. O, kolega tam, wilk, kojot czy jakiś inny po prostu się odezwał. Dobra, jak zawsze. Teraz pomalutku tym mostem. Za tym mostem, z tego co pamiętam, w lewo. Okej, dobra, w porządku. Droga taka mało wyjściowa. I to i tam. I tam. Nie wiem, dlaczego gra mi się ścina podczas ładowania. Wszystko jest ustawione na niskie wartości, więc de facto powinna śmigać, no ale jakoś jej się nie chce. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy robimy ten jeden, jedyny przejazd, to mi to wybaczycie, bo za chwilę, czy też później, tych przejazdów robić już nie będę. Po prostu będziemy zupełnie spokojnie spotykać się w miejscu docelowym. Chyba nie pobłądziłem. Mam nadzieję, że nie pobłądziłem. Nie, słuchajcie, jest Fort Livingstone. Ja może trochę zwolnię tutaj, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda. Dziura przez ludzi, Boga zapomniana. Zostało coś po poszukiwaczach złota być może. I to wszystko. Więc mało atrakcyjna. Nie ma tutaj nic, a szkoda, bo też mogłoby być przynajmniej stacja benzynowa albo co, ale nie ma nic. Miasto duchów, podobnie jak Haynes, i słychać tylko tajemnicze odgłosy stukania młotkiem, przynajmniej w Haynes, bo tutaj chyba nic nie słychać. Dobra, okej, jedziemy sobie dalej. Pomalutku, powolutku. Co chwila się wyświetla ikonka historii, a to znaczy, że jest ich tutaj sporo i będzie można je pozbierać. No ale to jest, moi drodzy, na chwilę wolną, na czas relaksu będziemy sobie jeździć i szukać tych historii, może jak się już sezon rankingowy skończy, a tymczasem dotarliśmy na działkę. To jest nasza działka. To jest nasza działka. Tu na półkach nic nie widzę, więc chyba raczej nic tu nie będzie. Tu jest namiot i jakaś szopa. Dobrze. Oj, w coś przydzwoniłem, jak zwykle zresztą. Dzień bez dzwonu, dzień stracony. Okej, stop. Dobra, trochę daleko, ale to nie szkodzi. Dobra, wyłączam silnik, moi drodzy, wysiadam z wehikułu, idę zobaczyć stan posiadania. Wiadomo, przyczepa, wiadomo, namiot. Zobaczmy, co w tej szopie. Czy da się do niej w ogóle wejść, czy ona jest tak sobie amuzą, jak to się mówi.
też gdzieś tu miga historia. Nie no, wszystko zabite dechami, słuchajcie. Ta, no se stoi, bo se stoi po prostu, a szkoda, trochę szkoda. Dobra, zajrzyjmy do namiotu. Co mamy w namiocie? Okej, tak jak myślałem, jest balia, są dwa wiaderka, jest miska do płukania złota, dwa kawałki drewna i nic poza tym. Dobrze, że mam coś swojego. Okej, no dobra, okej, nie będę się tutaj plecak, w plecaku oczywiście pusto, nie będę się tutaj zastanawiał, po prostu zacznę się rozpakowywać. Okej, wejdźmy sobie tutaj na górę i weźmy najpierw tę samą płucznię, zanieśmy na miejsce. Jak mniemam, mała działka jest gdzieś tutaj, jest tutaj, gdzie jest miejsce na płucznię. Aha, tu jest miejsce na płucznię, dobrze. No to ciach, rzucamy ją. I idziemy, moi drodzy, po pozostałe elementy wyposażenia. Tak, poproszę. Postaram się nie przewrócić. Pomimo, że właśnie, o jak widzicie, niosę sobie to znowu niemalże na szczęce albo na nosie. Gdzie te sanki? Tu są, dobra, dobra, jest, udało się, fajnie. No to teraz ten pierwszy fragment, ten najbliższy płuczni. Poproszę. Okidoki. Dobra, chyba, nie, nie ten. Trzeba iść, najlepiej iść, ajajaj, najlepiej iść jednak tutaj przez namiot. Bo się człowiek nigdzie nie zahacza. Okej, dobra, widzę. Chwytam. I umieszczam, tak? Po czym chwytam i umieszczam. Płucznia bez pompy. Wszystko sobie pięknie leży. Maty są. Dobra, moi drodzy, lecę po wiaderka, bo wiaderka muszę napełnić wodą. Przede wszystkim, tak, hop, dwa, a gdzie są jeszcze dwa? Dobra, widzę, leżą na glebie, spokojnie, nie zgubiłem po drodze. Dobra, jest blisko ziemi ze złożem, więc myślę, że na początku po prostu będę kopał bezpośrednio do płuczni, więc naszykuję sobie po prostu wiadra z wodą. I będę miał ich 6, potem jeszcze będę musiał naszykować sobie balię do płukania złota. I w tym momencie, dobra, tak na wszelki wypadek jeszcze jakbym chciał tutaj wejść. Nie, nic tu nie ma, słuchajcie, normalnie pusto. Pusto. Tak, w tamtą stronę Heinz. Tu kosz. O, tu skrzynia. A ja z nią mogę coś zrobić? Tak chyba nie bardzo. Nie. A myślałem, że mogę ją wykorzystać. Nie mogę jej wykorzystać. No trudno. Dobra. Zbieramy wiaderka, żeby nam się, moi drodzy, nie rozeszły nie wiadomo gdzie. Która to godzina? 10:46. No jak dobrze pójdzie, to do południa powinniśmy rozpocząć wydobycie. I jakby bardzo dobrze poszło, to do wieczora powinniśmy mieć już płucznię na pompę i pompę do niej. Jest nieco wcześniej niż 11:30, jak widać, a ja jestem gotowy do przeprowadzenia, czy też do rozpoczęcia wydobycia. I powiem tak, przez pierwszych kilka chwil zapraszam Was do tego, żebyście mi potowarzyszyli. Zobaczymy, ile złota uda mi się wydobyć, z tego prostego względu, że ja będę chciał bardzo szybko, już po pierwszym napełnieniu tych mat, będę chciał je po prostu wypłukać, żeby przejść na płucznię z pompą. A mam nadzieję, że jak złapię chociażby uncję złota, no to w zupełności mi to wystarczy na pompę, na płucznię i na to, co do tego trzeba. No to cóż, kopiemy wobec tego. Tu będzie dobre miejsce, żeby wstać i dobre miejsce, żeby zrzucać, tak? Więc w związku z tym pierwsza płucznia 33%. Ok, czyli muszę tak czy inaczej, moi drodzy, 10 łopat, przed tym się nie ucieknie. 5... I to jeszcze zależy od tego, jak są nabierane. 7. O! O! Znalazłeś dużą grudkę.
Pewnie, że zachowa. Jak znalazłem i mogę zachować, ile jest? 63, prawie 2/3 uncji. Dobra. Okej, kochani. To już wiem, co mam robić dalej. To już wiem, co mam robić dalej. Mało tego, ja nawet 100%. Ja nawet tego nie będę płukał. Ja nawet, znaczy, to wypłuczę, owszem, jak najbardziej. Tak, spłuczę to z mojej płuczni. O. Tak. Dobrze. To się płucze. Ja sobie napełnię wiaderka. Chociaż w zasadzie nie wiem po co. Już teraz nie potrzebuję tych wiaderek. Na dobrą sprawę. Dobra. 0,63. A jeszcze tu widzę, coś zostało na płuczni. To płuczemy do końca. Niech by to było tylko, moi drodzy. Niech by to było tylko... $1000 za uncję po stratach, licząc, to jest to $630 i w tym momencie ja mam po co jechać do Heinz, ja mam po co, okej, ciach, klapę zamykamy, ja mogę, moi drodzy, już teraz kupić sobie taki sprzęt, jaki będzie mi za chwilę potrzebny. Dobra, jesteśmy u Kowala. Tak, przetopimy. 0,6, ok. Czyli dostaniemy 0,54 z powrotem, albo 0,5. Zobaczymy. Przetop złoto. Ok. Dobrze, wiadomo, zajmie mu trochę. Gdzie ta historia? Gdzieś tutaj leżała. Tak jest, mamy historię. Więcej mi się szukać nie chce. Poczekamy tę chwilę, aż nam Kowal, moi drodzy, odda naszą sztabkę. Kowal ma już dla nas sztabkę. No i... Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Słuchajcie, jest wytop, ulepsz, sprzedaj magnetyt, sprzedaj rudę złota, ale nie ma odbierz sztabkę. Nie wiem. Jakbym grał po raz pierwszy, to bym naprawdę nie wiedział, co mam tutaj dalej zrobić. I pewnie jakbym nacisnął, że tak powiem, zdesperowany wyjdź, dopiero wtedy by się okazało, a tak się to odbiera. Jakby tak trudno było dodać jeszcze jeden przycisk, na przykład, czyli odbierz sztabkę złota. Dobra, okej, sztabka na pakę, bo do kieszeni się nie mieści. I moi drodzy, jedziemy oczywiście do banku sprzedać nasze złoto. Pierwsze złoto, słuchajcie. I zmechanizować wydobycie. Okidoki, patrzymy, co nam tutaj sprzedaj sztabki. $692, pewnie, że tak. Bardzo proszę mi to sprzedać. Więcej nie mam, mam $759 i czuję się normalnie królem świata w tym momencie. Oczywiście wsiadam do samochodu i jadę do sklepu na zakupy. Dobra, w drugą stronę. I zobaczymy, co nam tym razem uda się, znaczy wszystko nam się uda kupić, to jest więcej jak pewne, moi drodzy. Już mamy pierwszą kasę i już mamy pierwsze sprzęcicho, takie bardziej zmechanizowane. Okidoki, jesteśmy w sklepie, oczywiście, tak, biegniemy. Mam nadzieję, że wystarczy kasy, bo to teraz tak, pompa 200, nawet jeden. To jest 151. Wąż do wody raz. Wąż do wody dwa. I co jeszcze? No co jeszcze? No filtr. Jedna z droższych rzeczy, czyli filtr. To jest dysza czyściciela mat. Nie chcę dyszy. Nie chcę takich rzeczy. Chcę, moi drodzy, filtr. Nie ten filtr. Stówka. No, co zrobić? Jest stówka. I teraz jeszcze myślę, że nie od rzeczy będzie wziąć ze 4 kanistry. Tam są. Tam są kanistry. Okej. Dobra. Wszystko. Płacimy.
567. Dobra, ile nam zostało? 192. Dobrze, trzeba będzie z tym żyć. 192 dolary, to już też nie jest mało. Dobrze, od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że... Gdzie jest filtr? Tu jest. Oj! Założymy od razu filtr na rurę, żeby nam nigdzie nie zginął. O, to jest mała rzecz i to się tutaj może gdzieś nam zapałętać. Ciach, dobra, rura. Dobra, niech będzie. Głowica, znaczy płucznia. Ajajaj, ciężko się z tym tutaj uporać. No chodźże. Dobra, trzeba ładować z boku jednak. O, tak jest. Najpewniej. Pompa. Tak, żeby był do niej łatwy dostęp. Dobrze. I żeby przy okazji ten wąż nie wyleciał. Dobra, może tak być. I te nasze... Aha, jeszcze ten wąż. I te nasze kanistry. Cztery sztuki. Raz. Okej, mogą być tutaj. Dwa. Przecież ja nic... A, bo nałożyłem go. Nie zauważyłem. Dwa. Trzy. I jeszcze jeden. Dobra. Cztery. I możemy jechać. Możemy jechać. I dokąd pojedziemy, moi drodzy? Oczywiście pojedziemy na stację benzynową. Od tego trzeba zacząć, że musimy się zaopatrzyć w paliwo i mam nadzieję, że te pieniądze, które mamy na zakup paliwa do ciężarówki i do pompy nam wystarczą. Stacja benzynowa jest straszliwie daleko, a podejrzewam, że nieprędko będzie mnie stać na cysternę do przewozu paliwa. Więc trzeba się będzie trochę tutaj przemęczyć. Tak. Podjedziemy pod ten dystrybutor. Tak. No akurat nie tak, tylko tak. O właśnie, dobra. Dobra, dobra. Możemy wysiadać. Możemy wysiadać i możemy się zatankować. Czyli tak, musimy wyrzucić wszystkie cztery kanistry. I pompę. Zatankujemy się po prostu na full. Dobra, i teraz samochód. Och, źle je sobie położyłem, ale to nic. Dobra, najpierw samochód. Bo muszę wiedzieć, ile wydam. 118. No, powinno mi wystarczyć. Dobra, teraz kanisterki. Ile mi zostało? 34 dolary. To podejrzewam, że już tego nawet nie zatankuję do pełna. Za mało pieniędzy. No właśnie. 34. Powiem szczerze, myślałem, że okej, że będzie lepiej. Ale to nic, to nie szkodzi, nie ma to większego znaczenia. Słuchajcie, przyjedziemy tutaj jeszcze znowu, mam nadzieję, niedługo. Za mało kasy mi zostało. Może trzeba było sobie najpierw zatankować kanistry, a potem samochód. Ale już dobrze. Okej, dobra, dobra, dobra. Mam nadzieję, że nic nie zostawiłem. Wsiadam i wracam na działkę. Dobrze jest. Okidoki, odpalamy silnik. Zwalniamy hamulec. I jedziemy. Okej, moi drodzy, jest 15:03.
Ja jestem na działce, więc oczywiście wyciągam wszystkie moje fanty, wszystkie moje zdobycze. Pomalutku, powolutku będę się rozkładał. Zobaczymy się znowu, jak już będę rozłożony. Jest prawie 16:30. Zabieramy się wobec tego do pracy. Tutaj wiaderko z wodą mam 3. Będzie gdzie płukać maty. Ja będę machał łopatą, więc nie pozostaje mi nic innego, jak odpalić pompę. To muszę sobie przypomnieć, z której strony ona ma ten tuma. Woda przodem. 5 galonów na minutę. Łopata do ręki i jedziemy. Okej. I teraz już pozostaje tylko machać łopatą ostro. Szkoda, że tu nie można sobie tego bardziej zmechanizować. Kiedyś używałem wiaderek, ale podejrzewam, że na jednoczasowo wychodzi. Czy ja najpierw napełnię wiaderka, czy... O, proszę, jeszcze grudkę znalazłem, bardzo się cieszę. Dobra, i tak, moi drodzy, 14% na matach. Jak będzie 100? Zobaczymy się znowu. No i zrobimy nasze pierwsze płukanie. I zobaczymy, co nam z tego pierwszego płukania wyjdzie. Powiem szczerze, trochę żałuję, że nie wziąłem tych mat więcej, bo mogłem jeszcze dokupić, ale wtedy już bym całkiem nie miał pieniędzy na paliwo, więc to też coś za coś, jak to się mówi, tak? Na razie mam... Okej, kolejna grudka, proszę bardzo. Bardzo mi się to podoba. Dobra, widzimy się, jak będę miał, moi drodzy, 100% na matę. Moi drodzy, maty są pełne w 100%. Nie pozostaje nic innego, jak wziąć wiaderko z wodą i oczywiście je przepłukać tutaj, a potem jeszcze oczywiście wypłukać złoto. Jest godzina 18:40, zrobiło się już całkiem ciemno, więc powiedzmy sobie, jest to chyba dobry moment, żeby zacząć płukać. Zobaczymy, jaki będzie urobek. Z samych znajdziek, zobaczcie, mam ponad 8 uncji i to mnie bardzo cieszy. Tu pewnie takiego wyniku nie osiągnę, no ale niech tam. Dobrze, no i w zasadzie teraz powstaje dylemat, czy płukać już to złoto, czy pracować dalej. Ja mam tutaj, powiedzmy sobie, 6 wiaderek, na pewno z jednego będę korzystał do napełniania płuczni. Pozostałe 5, powiem szczerze, ale nie, jest prawie 19, napracowaliśmy się ostro. Myślę, że należy nam się również jakaś nagroda i wypoczynek, a tą nagrodą będzie właśnie wypłukanie pierwszego wiadra ze złotem. Zaraz zobaczymy, co nam to przyniesie. Tak, mamy tutaj 8,32 uncji. Więc zobaczymy, ile zbierzemy z tego wiaderka, z naszych mat. Moi drodzy, tak jest. Dobrze, teraz leciutko w dół. Lekko sobie pochylimy w tą stronę. Ok, i zupełnie spokojnie możemy płukać. Już widać, że całkiem przyzwoity wynik możemy uzyskać. Wylejemy tę wodę. Ok, weźmiemy, nabierzemy świeżej, ale dalej się, moi drodzy, woda żółci, więc to znaczy, że jeszcze coś tam wypłuczemy z tego naszego urobku. Dobrze, nie chciałbym się pozbyć moich pięknych grudek złota. Ok, spróbujmy wobec tego jeszcze raz nabrać wody. O, jeszcze. Jeszcze. W takim razie płuczemy ciągle. Czyżby to złoże było jakieś wybitnie bogate? Czy niekoniecznie? Ja podniosę trochę do góry, żeby mieć pewność, że na pewno wszystką wodę wylałem z mojej misy.
bo zobaczcie, ciągle jeszcze mamy zmianę koloru, niewielką, bo niewielką już, ale okej. I ostatnie zanurzenie. O, i tu już praktycznie rzecz biorąc, moi drodzy, zupełnie spokojnie można tę wodę wylać. Tu już się nic więcej nie wydarzy. Teraz próbujemy oczywiście wyciągnąć nasze samorodki. 8.32. A to maluszek jakiś. Z samych znajdziek 8.32. Mamy w tej chwili, czyli raptem 28 setnych uncji zebraliśmy. Tu już nic nie ma. Nic nie ma. To by znaczyło, że gdzieś uncje powinniśmy zebrać z tego całego kosza. Dobra, to do wysypania. Tak. I kolejne wiaderko poproszę. Jest. No 9,46, moi drodzy, no to rzeczywiście można powiedzieć, że uncja z lekkim okładem i praktycznie rzecz biorąc to wszystko. Zero rewelacji, ale to jest nasze pierwsze wydobycie. A, teraz jeszcze raz muszę to zrobić, żeby wyrzucić śmieci. Okej, to jest nasze pierwsze wydobycie. Plus znajdźki 9,464 uncji. Jeżeli liczyć nawet po 1000 dolarów za uncję, mamy w tej chwili prawie 9,5 tysiąca dolarów i możemy pomyśleć o tym, jak lepiej rozwinąć naszą działalność. Chociaż dzisiaj nie pozostaje mi już nic innego, jest 21.02, jest po prostu ciemno, zimno, nie pozostaje mi nic innego, jak położyć się spać, odpocząć trochę i jutro zacząć znowu kopanie. Ale, moi drodzy, zanim ja się udam na spoczynek, to ja wam powiem jedną rzecz bardzo ważną. Te odcinki będą nadawane raz w tygodniu. Właśnie z tego powodu, że trzeba się naprawdę trochę nakopać, zanim jest jakaś zmiana w dobytku. W związku z tym ja sobie będę leciutko pogrywał. Co tydzień się spotkamy i będę miał na pewno wam coś ciekawego do pokazania. A w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam jak zwykle do polubienia, komentowania, subskrybowania. Jak się podobało, powiedzcie znajomym, niech też przyjdą i obejrzą. A my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!